Kolejny odcinek, a w tym zajmiemy się już stricte Reactem. Pokażę Wam, jak tworzyć komponenty funkcyjne. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji. Zapraszam do oglądania. W Reactie możemy tworzyć dwa typy komponentów, funkcyjne i klasowe. W następnym odcinku porozmawiamy o klasowych, natomiast w tym zajmiemy się funkcyjnymi. Stwórzmy sobie najprostszy komponent funkcyjny w folderze Molecules. Nazwijmy go Book, czyli książka. Tworzę więc folder Book, a następnie w nim plik book.js. Oczywiście z dużej litery. Zwykle komponenty tworzymy za pomocą funkcji strzałkowych. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zaimportować Reacta. Czyli import, w ogóle tutaj Wam powiększę, żebyście lepiej to widzieli. Import React from React. Następnie tworzymy nasz komponent, czyli po prostu const, ponieważ stworzymy funkcję strzałkową. Następnie nazwa komponentu, czyli w tym przypadku nazwa naszego pliku, także book. No i potem typowy zapis funkcji strzałkowej, czyli równa się, tutaj przekazujemy parametry, my na razie żadnych nie przekazujemy. No i robimy to w ten sposób. Oczywiście w środku musi mieć return. No i my chcemy na przykład zwrócić H1 tutaj książka. Aby inne pliki mogły widzieć nasz komponent, to musimy go wyeksportować. Z reguły, jeżeli komponent zgadza się z nazwą pliku, to eksportujemy go defaultowo. Czyli w naszym przypadku na samym dole pliku piszemy export default book. W tym odcinku tyle. Przechodzimy do następnego, gdzie pokażę Wam, jak stworzyć komponent klasowy. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji, a my słyszymy się już za chwilę. Pozdro!